Witam wszystkich w moim pierwszym vlogu. Jeśli ktoś nie widział poprzedniego, takiego można powiedzieć na sprawdzenie, zapraszam na fanpage'a, tam macie link. Zapraszam do oglądania. Dzisiaj nagrywam oprowadzenie po gospodarstwie. Myślę, że na pierwszy vlog to całkiem spoko wyjdzie. Taka tematyka. No i co? Zaczynamy. Znajdujemy się w oborze wolnostanowiskowej. No akurat robot już kończy swoją pracę, można powiedzieć. Podgarnął paszę i wraca na swoje miejsce. No i tak, tutaj mamy porodówkę, gdzie zacielone krowy czekają na poród. Tak, dalej cielaki. Mniejsze i większe, różne. Tutaj mamy wszystko na słomie. I porodówkę, i kojce dla cielaków. Ale reszta, jak widać, na materacach. Zaraz może coś więcej o tym opowiem. Przedszkole, można powiedzieć. No niestety, gnój trzeba stąd wywalać. Słać. No ale wiadomo, dla cielaków słoma to jest wygodniejsza. I w zasadzie tylko tyle tego gnoju mam. A reszta na materacach, jak widać. I te większe cielaki, jałowizna. No i krowy. Dlaczego nie słoma, ktoś zapyta? Ja powiem dlatego, że mniej roboty jest, to wiele mniej. Praktycznie zgarniać, jak się krowy podgania do dojenia, się tylko wtedy zgarnia. Bierze się sipę, się przejdzie, zgarnie z tych rusztów, a tak to jest czysto przeważnie, można powiedzieć. Mamy też robota do zgarniania, no czyszczenia rusztów, tak? Zgarniania tych odchodów do środka. Właśnie on gdzieś pracuje, bo go słyszę. Nie wiem gdzie, może go znajdziemy po tym. Tak, o wiele mniej roboty jest, jak już wspomniałem. Może słoma na nogi dla krów jest trochę, no można powiedzieć, lepsza, tak? Wygodniejsza. Ale my nie narzekamy, tak jest dobrze. Wiadomo. Jak się coś ma zdarzyć, to się zdarzy. Jakaś krowa źle stąpnie czy coś, to zawsze się zdarza. Widać, wentylatory chodzą. Dzisiaj jest dosyć ciepło, jak jest ciepło, to się włącza. Mają lepiej niż w domu. Chłodniej. Te mniejsze cielaki przeganiamy potem tutaj dalej, na rusztach. Potem jak już trochę podrosną, to już tutaj dalej, zaraz podejdę. O, tutaj właśnie. Mają swój wybieg. I chodzą często na dwór. Praktycznie tylko na dworzu. Tutaj przychodzę tylko żreć, czy się napić. No. Tak to wygląda. Zaraz tutaj opowiem coś więcej o stacji paszowej. No a tutaj mamy już zacielone krowy, tak? Zasuszone. Też mają swój wybieg, trochę większy. Zaraz wyjdę, pokażę. Leżą sobie, odpoczywają. Co nie? Nie chcę ze mną gadać. Mają tutaj paśnik. Sól do lizania. No, tak to wygląda. Teraz może coś o drugiej stronie opowiem. A, tutaj mamy jeszcze szambo. Te od jałówek właśnie, od tych krów. Tutaj dwa kanały od krów dojnych. W jednym mieszadło. Ale tak zbyt często się nie miesza. Jak gęste to się wymiesza i... No to przejdźmy dalej. Teraz coś opowiem o drugiej stronie. A może teraz najważniejsze. Powiem ile krów dojnych. I
podałem najważniejszych informacji. Rów dojnych mamy teraz około 110, w tym właśnie kilka zasuszonych. Jałowizny około 60. Dokładnie to już nie wiem ile, bo też często się zmienia. Także więc pewnie z cielakami, ze wszystkim gdzieś koło 170 razem wszystkiego, tak? Legowisk mamy 130, także do 130 krów można dobić spokojnie. Ale tak mają luźnie zawsze trochę. Tak jak teraz na przykład, mają sporo miejsca nawet. O, tutaj mamy stację paszową, gdzie raz dziennie krowa dostaje swoją określoną porcję koncentratu. Właśnie po to mają te krowy respondery na szyjach z numerami. Wtedy stacja paszowa wie, czy krowa już była tego dnia w stacji paszowej, czy nie. Raz się nam zdarzyło, że jedna krowa była chyba około 70 razy w stacji paszowej w ciągu jednego dnia, no ale wiadomo, raz tylko dostaje. No. Tak to wygląda. Co tu więcej mówić? Może teraz przejdźmy na halę udojową. Nie mogę tego robota znaleźć. A on tam się zatrzymał, bo krowa się położyła. Właśnie czasem się zdarza, że krowa no już tak się kładzie. Jeszcze się nie nauczyły, czy co? Może nowa, kupiona i dlatego. Nie, ostatnio nie brałem. O, właśnie staje. Pewnie trzeba potem włączyć robotę, żeby dalej pracował. O, tu jest fajna rzecz, czochradła. Prawie co nie przyjdę do obory, to cały czas krowa się czochra. O, tam tak, tutaj akurat nie. Ale lubię to krowy, widać, podoba im się. I tutaj ładowarka dla robota, który czyści ruszta. Tutaj dla robota co podgarnia paszę, no i co więcej. Przejdźmy może teraz na halę. Piszcie, jakiego chcecie następnego vloga. Czy się spodoba ten w ogóle? Chciałem, żeby zrobić zmieszania paszy. No ale się zobaczy jeszcze. No i tak, hala udojowa typu rybia oś 2x8, że przejdę na dół, pokażę. Co tu więcej mówić? Do dojenia zamykamy tutaj bramkę oraz tam dalej. Po prostu się przegania wszystkie krowy z tej strony na to. No i tutaj jest zamknięte, tak. No i wiadomo, jak już krowy się wydoją, puszcza się następne i tak dalej, i tak dalej. No i co tu więcej? Jakbyście chcieli więcej informacji, bo wiadomo, wszystkim nie powiem, nie ma zbytnio czasu. Trzeba by było dłuższego vloga, żeby o wszystkim opowiedzieć, przecież tak nie wiem, czy by czasu starczyło. No i co, przejdźmy może teraz tutaj dalej do pokoju biurowego, do zbiornika na mleko. Chyba już wszystko powiedziałem, tak mniej więcej co ja. A no i oczywiście halę trzeba po każdym dojeniu umyć. No niestety, ale trzeba. No to co, idziemy dalej. Tutaj mamy zbiornik na mleko z Delawala, 7,5 tysiąca litrów, dojarka z Westfalii.
No karczer oczywiście do mycia dojarki, no ale nie tylko. Do mycia sprzętów czy samochodów. No tutaj mamy dwa takie pomieszczenia, mniej ważne. Pompa, no i oczywiście toaleta. A tutaj całe biuro, centrum dowodzenia stacją paszową. No. Także komputer cały czas non stop musi chodzić. A tutaj papierkowe sprawy, tak? To co, przejdźmy teraz może do maszyn. Może ciekawsza część dla niektórych. Zanim przejdziemy do maszyn, to jeszcze oczywiście bym zapomniał o domkach dla cielaków. Dzieciaki zaraz po urodzeniu się je przewozi tutaj, jak nie ma miejsca w kojcach. Cześć! No. No to co? Idziemy do garażu. Znajdujemy się teraz w garażu. W zasadzie to w dawnej obozie uwięźniowej, gdzie trzymaliśmy krowy. Bodajże chyba 52 stanowiska były wtedy. Nawet są ślady po tych stanowiskach. Zlany kanał od obornika. O, Waltra już znacie, jak ktoś oglądał tego wcześniejszego vloga zapoznawczego. Dojcza też znacie z filmów. To co, zacznę może od Dojcza. Konkretnie to Deutsch Fahr 520p. Półautomat zasadniczo. Biegi mechaniczne. Półbiegi, automat albo manual, jak kto woli. No i tak to wygląda. Ciągnik można powiedzieć, że do wszystkiego, i do mniejszych prac, i do większych. Lubię nim robić bardzo zwinny. Na polu to naprawdę w miejscu zawróci. Może nie jest zbyt ciężki. Z nawozami czy coś do go podrywa. A jeszcze może pokażę rozrzutnik, który bardzo dużo u nas robi. Konkretnie to raz na rok się już wywozi gnobornik. Różnie od 7 rozrzutników do 10 zależy. No kiedyś więcej pracował, wiadomo. Mieliśmy to uwięźniowo oborę na słomę, to sporo było tego obornika. Kiedyś się chyba jeszcze kukurydza woziło, ale to już odległe czasy. Dobra, idziemy. Tu mały warsztacik. Ogólnie ten same to już jest, można powiedzieć, sprzedany. Handlarz go zabiera, a w jego miejsce jeszcze część pewnie nie wie. Zasadniczo to wszyscy nie wiedzą, bo na fanpage'ach nie stawiałem żadnych zdjęć, ani informacji nie dawałem. Tam fędzior, to później go pokażę. No jeszcze beczka Joskin, to też ją znacie, 12. I nowy nabytek z tego sezonu. Prasowiarka Kras Roland 355 Univrap. Aktualnie mamy zdjęty ten stawiacz do bel. Prasowaliśmy słomę po jęczmieniu ozimym. To co, wsiadamy do walki. Waltra będziecie widzieć na następnych vlogach na pewno. Jeśli będę oczywiście nagrywał. Ktoś pisał, żebym zrobił oddzielny odcinek z Waltry, żebym pokazał co i jak. Ale może teraz to zrobimy. Zaraz kluczyk znajdę. Może powiem coś więcej o tym smartaczu. Zaraz niech się odpali komputer.
Tak, skrzynia półautomatyczna. Wstawiamy manual. No i zmieniamy zakresy. Też na komputerze ustawiamy, z jakiego zakresu i połówki mamy ruszać. Ja mam ustawiony z C1. Czyli rusza z C1 i za każdym razem, jak dojedziemy na przykład do skrzyżowania, to on nam wyrzuci na C1, jak potem będziemy ruszać. I tak, zakresy zmniejszamy, czyli też zwiększamy tutaj, plusem i minusem. Połówki przód, tył. Wyłączamy manual i połówki będą się nam zmieniać same. A żeby zakresy nam się też zmieniały, zaraz pokażę, musimy to ustawić na komputerze. Tutaj. BC Auto czy CD Auto, że ma przyjąć. Ja akurat mam ustawione, że nie przyłącza, czyli skrzynia manualna. Jak już tutaj jestem, też pokażę tutaj. Ustawiamy prędkość, do jakiej maksymalnie ma się rozpędzać. W tej chwili jest to 160 na godzinę. Tutaj mniej takie ważne rzeczy. No i zaczniemy może odtąd. Przednia hydraulika, a także wydatek oleju w procentach, jaki mamy ustawić. Znaczy, jaki ustawiamy, nie? Prędkość obrotowa WOM z przodu 1000 obrotów, neutral. Rozłączanie wałka przy nawrotach. Nie, cofnij. Okej, cofnij. No tutaj całe sterowanie obrotami. Pamięć, czyli tempomat tak zwany. I takie tam różne bajery. Tutaj skrzynia. Przykładnia. A tutaj już byliśmy. Tak, tutaj mamy cały podłokietnik. Możemy ustawić, gdzie chcemy praktycznie. No tutaj w tych wyjściach hydraulicznych, tak? Sterowanie wyjściami hydraulicznymi. Tutaj możemy ustawić złącze, które chcemy. Przód, tył, czy też podnośnik nawet. I oczywiście też wydatek oleju, tak? Czyli teraz tutaj ustawiłem złącze pierwsze. Możemy tak samo ustawić je tutaj, czy też tutaj, jak to woli, tak? Kwestia uznania. Także mamy też pewnie... Większość się zastanawia, co to jest M1, M2, M3. Już zaraz pokażę. Nie, to tam było. M1, M2, M3. Czyli różne zakresy prac, tak? Na przykład pokażę M1. Tutaj możemy też ustawić licznik, czyli ilość wykonanych funkcji na polu, który ma zrobić ciągnik, tak? Czyli klikamy ten guzik, a on to robi, tak? Też możemy ustawić licznik, że my to robimy i walta to sobie zapamięta i potem jak będziemy już klikać M1, to ona te funkcje zrobi. I także na przykład, co ma najpierw zrobić? No załóżmy, że włączyć wałek, obroty też jakieś, ustawiłem 540 na przykład, o, nie zapisało się. 40 eko na ten przykład. O, teraz 2 się zapisało, dobra. No i na przykład, że ma włączyć wałek i na przykład no z pługiem na przykład obrócić pług, tak? Mamy podpięte pod pierwsze wyjście hydrauliczne, ustawiamy wydatek oleju w procentach i mamy czas, po jakim czasie ma to zrobić. Czyli załączy wałek, po jakim czasie, mamy minutę. Też ilość sekund. Możemy ustawić dowolną liczbę czynności tak naprawdę. I też pojedyncze działanie, czyli jedna czynność tylko. Ja tutaj sobie skasuję. No i tak samo możemy M1, M2 czy też M3, tak? Tutaj sterowanie światłami. Automatyczne z tyłu przy cofaniu. Tutaj autopilot, czyli GPS, ale ja zdjąłem cały GPS
Całą to puszkę tylko można powiedzieć, a wyjście wszystko pozostało, także jakbym kiedyś chciał, to można zamontować. Tutaj też do GPS-a wszystko. No tutaj mamy izobasa, czyli wiadomo. Tutaj jakąś maszynę możemy podpiąć, ten monitor. Tutaj kamera. Ale ja nie mam oczywiście kamery. No tutaj właśnie wydatek oleju ustawiamy na wszystkie złącze hydrauliczne, jakie chcemy. Możemy też je zablokować albo automatycznie ustawić 10% czy 50%. Tutaj WOM z tyłu 540, 540 jako i 1000. A także obciążenie wałka. A teraz miałem doblarki ustawione na 3, w kosiarce na 1, a na przykład w przyczepie jak kiedyś będzie chodzić, to napięcie ustawi, nie? Czyli obciążenie wałka. Tutaj automatyczne załączanie przy podnoszeniu, tutaj przy jakiej wysokości podnoszenia ma się załączać, przy jakiej wyłączać, takie tam bajery. Ja już mi gardle zaschło, już tyle się nie nagadałem. A tutaj ustawiamy licznik, żeby zmierzyć na przykład ilość hektarów, ile spali paliwa. Tutaj ustawiamy nakładkę, ile zachodzi na część obrobionego pola. Tutaj na przykład skosiarko, czyli bok ile wystaje, a ja mam ustawiony na środek akurat. Szerokość robocza, długość maszyny, punktów mocowania. Liczników chyba możemy 5 ustawić. No i monitor dzielony, także możemy monitor na cały ustawić dane funkcje, jakie chcemy, dany przedział funkcji. Tak, tutaj mamy spalanie, litry na godzinę, hektary na godzinę, litry na hektar, na 100 km w tempomacie i tak dalej, tu mamy średnie. No i to właśnie w tym liczniku, co pokazywałem. Jakbym, chyba 5 liczników mówiłem, tak? Można ustawić, 4. No i tutaj będzie liczył, ile hektarów, ile litrów spali, w jakim czasie, ile po prostu się przejedzie, tak? W polu. To też ciekawe, i przez cały dzień można tak naprawdę ode mnie do Warszawy dojechać. Czyli gdzieś 100 km niecałe. No tutaj mamy paliwo oczywiście, AdBlue, motogodziny. Także godziny do serwisu. Tu możemy tak naprawdę co chcemy na danym dzielonym ekranie ustawić, tak? 4 licznik, nie, 5 jest. Tak naprawdę co chcemy, według, zależy też co robimy, według własnego uznania, tak. No, co tu więcej. I tutaj mamy tempomat, pierwszy, drugi, czyli dwie różne prędkości możemy sobie ustawić. Obroty silnika, napęd, automatyczny napęd. I pewnie przy jakiejś danej tam prędkości się wyłącza. Albo na zawrotach, już nawet nie wiem. Tutaj łącznik wysuwany hydraulicznie z przodu, ale z przodu nie mamy hydraulicznie wysuwanego, jest z tyłu. Tutaj się nim steruje. Blokada mechanizmu różnicowego, tu automatyczna. Przy skrętu się wyłącza. I tutaj stawiamy podnośnik, do ilu ma się opuszczać, czy do ilu podnieść. Gaz ręczny. Tutaj też mamy w bok. Dźwignię ustawiamy, to wtedy tempomat się automatycznie załącza. I tak, tutaj wałek WOM, włączenie wałka WOM z przodu, z tyłu, wyjścia elektryczne. Wycieraczki, tył, bok, z przodu wycieraczki, kierunki, rewers. A rewers też mamy tutaj, o. Trzeba go najpierw odblokować, nacisnąć i popchnąć wajkę. I tam musi być w pozycji neutralnej. Lodóweczka, subwoofer. Dobra, idziemy dalej, bo się zejdzie. Tyle będę gadał. Tutaj klas Axos 340CX o mocy 102 koni mechanicznych z ładowaczem czołowym Quick Q45. Wejdę do środka, pokażę.
zdaniem ciągnik do ładowacza czołowego to naprawdę pasuje idealnie. Tylko co ten ciągnik ma pod masko, to już może się nie będę wypowiadał. Pewnie większość z Was wie, co aksosy mają. Można powiedzieć, że takie czarne owce wśród klasów. Dobra, przejdźmy dalej. Agregat uprawowy kombi. Unia oczywiście 5.20. No a tutaj nowy nabytek. A w zasadzie to już nie taki nowy, bo już jest u nas pewnie gdzieś koło miesiąca. O mocy 125 koni mechanicznych. 6-wiarowy. Ogólnie ciągnik to zadbany, ładnie wygląda. W środku też. Jak na taki ciągnik do paszowozu, to ja myślę, że aż za dobry. Bo jak coś, jak to się mówi, pierdzielnie, to by to części drogie, do fenda na pewno. Ale bądźmy dobrej myśli. Rewers jest też ciekawie skonstruowany. Przyłączamy go tutaj przy użyciu sprzęgła. No. Tak to wygląda. Dobra, napatrzyli się już. Wchodzimy. Paszowóz Italmix 13. Trochę przymały, więc już pewnie ostatni sezon nas chodzi. Kupi się coś większego pod tego fenda. Bo w tym to no, zasadniczo nie ma co robić. Jak pełno, no to wiadomo. Coś tam odczuwa, no ale nie za tyle. Opryskiwacz Pilmet. Tysiączka. A tutaj siewnik zbożowy. No, zasadniczo to nie tylko do zboża. Nie wiem dokładnie jak taka, chyba uniwersalny. Czy tak nazywa, no już miesza z tym. No i tutaj niezły sprzęcior. Bardzo lubię nim robić. Rozsiewacz Amazone ZV 2600. No to już konkretny sprzęt. Myślę, że vloga jakiego zrobię z rozsiewania nawozów. Tyle, że już rozsiałem na trzeci pokos. No ale pewnie jeszcze na czwarty się porozsieje. No zobaczymy. No i to by było na tyle chyba w tym. Jeszcze mam kilka sprzętów na podwórzu. To może pokażę. Tak naprawdę to tutaj to już wszystko. Za dużo informacji nie daję o ciągnikach, bo nie chcę, żeby ten vlog jakoś mega długo trwał. Tutaj kosiareczki. Czołowa kronę. 3 metry. Tylnia klas disco. 3.20. Klas disco 3100. A tutaj zagrabiareczka dwukaruzelowa, klas Liner 2700. No tutaj mamy jeszcze przewracarkę, ale praktycznie się jej nie używa, bo trawę rzadko kiedy przewracamy. Dobra, przejdźmy dalej. No, przyczepa akurat do zboża wystawiona, czeka na dalszą część żniw. Pronar 12 ton. Taka do Deutscha w sam raz tyle. Do Waltry to przymało. No i już nie mój sprzęt. Same Iron. Czeka na swojego klienta. Także niech mu służy. Najlepiej umie swoją robotę wykonał. I teraz niech już służy u kogoś innego. Obciążnik Akko do Waltry. To na 200. No, brona talerzowa. Staltek 3 metry. W zasadzie to agregat talerzowy, bo można do niej coś doczepić do tyłu, czy do poplonu, czy do zboża. Konkretnie sprzęcior, tyle że ten wał ma swoje minusy. Większość pewnie podziela moje zdanie, czyli oblepianie się. Dosyć często się oblepia właśnie, aż dzieraki się uginają, nie są w stanie ich oczyścić tego wału. Ale zastanawiamy się nad większą broną talerzową. 5 metrów, coś w tym stylu rozkładano hydraulicznie. No i na koniec puk, kun,
Multimaster 123 4+. Aktualnie piąty korpus zamówiliśmy. Czy teraz będzie orka szła jeszcze szybciej na 5 korpusów. No i więcej nie będę tutaj się wypowiadał. Taki na szybkości vlog. Dużo informacji nie podawałem, ale myślę, że się spodobał. No to co, ja Wam dziękuję za oglądanie i co, do następnego, cześć, trzymajcie się.